Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? W Lwówie, Gdzie śpiewy przed kolonią płocowy skąd? W Studio Lwów Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Studio Lwów, jak zawsze o tej porze w środy. I prawie zawsze z Lwowa Krzysztof Skowroński powiedział, że dzisiaj zapewne na pewno nawet Zelwowa Lwowa Wojciech Jankowski wita państwa Andrzej Borysewicz realizuje audycję tutaj w Lwowie, a na miejscu w Warszawie jest Mateusz Jerzewski, który czuwa nad wszystkim i właśnie przed chwilą staraliśmy się bardzo dobrze zsynchronizować i ufam, że tym razem tak się wydarzyło, a obok mnie jest Artur Żak, którego słuchacze Studia Lwów doskonale znają. Przypominam, Studio Lwów to jest audycja robią przez kurier galicyjski, dwutygodnik Polski Zelwowa i redakcję, która oprócz Gazety wydaje masę innych rzeczy. W ostatnim programie wschodnim rozmawialiśmy, ale właściwie tylko prześlizgnęliśmy się przez Temat dotyczący obchodzenia rocznicy powstania styczniowego. Mamy styczeń, obchodziliśmy całkiem niedawno ten dzień, rocznicę wybuchu tego powstania, a Lwów w specyficzny sposób jest związany z powstaniem, chociaż oczywiście to jest zabór austriacki i tutaj to powstanie nie miało miejsca, ale wielu uczestników. Albo gdzieś już zesłania po, po odbyciu kary, albo też y, uciekając przed represjami przedostało się tutaj, i tutaj y, w Welwowie mieszkało. Było też wielu ochotników, którzy na to powstanie właśnie z ziemi lwowskiej, czy też właśnie z Zabora z Galicji wyruszyło. Więc naturalną koleją rzeczy, że po powstaniu powrócili do siebie i spoczęli między innymi na górce powstańczej, na cmentarzu łyczakowskim. To jest jedna z większych nekropolii, jeden z większych panteonów poświęconych właśnie powstaniu styczniowemu. Ale zresztą nie tylko, bo ta górka, ten, ten Panteon powstał pod koniec XIX wieku, a na innych cmentarzach, czy też na innych częściach cmentarza Łeczkowskiego też leży sporo powstańców. No, tak jak powiedziałem, nie zmienia to też faktu, że to jest największe miejsce spoczynku powstańców styczniowych. Od kiedy Polacy, miejscowi Polacy Zelwowa obchodzą na Cmentarzu Łuczakowskim tę rocznicę na na kwaterze powstańców styczniowych. To znaczy, jestem przekonany, że tak naprawdę od zawsze w, w pamięci historycznej Polaków powstanie styczniowe określone jako, ostat, jako powstanie, powstanie szlacheckie, czy też ostatnie powstanie szlacheckie ma niewątpliwie bardzo ważną rolę. Bez tego powstania prawdopodobnie by nie powstało pokolenie Piłsudskiego, nie powstaliby pozytywiści, jeżeli mówimy o, o sztukę, czy pisarstwo, czy ma malarstwo, więc ta pamięć wśród lwowiaków trwa i trwa dotychczas. Oczywiście w różnego rodzaju, w różnych okresach ta pamięć była w różny, na różny sposób kultywowana, ale z tego co kojarzę od e, znajomych, od starszego pokolenia mieszkającego w Lwowie, to z, podczas Związku Radzieckiego też na swój sposób ta pamięć była kultywowana. Oczywiście ten panteon, ten cmentarz e, uległ znacznemu uszkodzeniu podczas e, trwania Związku Radzieckiego. Został dosyć niedawno. Odnowiony, to jest naprawdę przepiękna kwatera i w sumie już w nie, niepodległej Ukrainie te obchody odbywają się co roku. Oczywiście w tym roku, jak i w poprzednich latach, w związku z pandemią. Ilość tych uczestników została ograniczona, ale wiem, że oprócz tych głównych obchodów, które organizowało Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi z Lwowa i, i razem wspólnie z Konsulatem Rzeczypospolitej w Lwowie, e, też przychodzili w godzinach późniejszych w indywidualnych grupach czy też osobiście, aby złożyć wieńce czy też zapalić znicze. Więc ta pamięć wśród lwowiaków jest jak najbardziej żywa. Liczba uczestników została zredukowana przez pandemię ale zawsze współorganizatorem jest konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie i zawsze ktoś z konsulatu jest, a zazwyczaj są to najwyższe władze. I tak było w tym roku konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz. 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Tego powstania, które przez wiele lat było przez jednych niedoceniane, a przez innych uważane za święte. Mało kto wie, a dzisiaj jesteśmy tutaj na górce Powstańców Styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim, kim był Szymon Wizunas. To był powstaniec styczniowy, który musiał uciekać z terenów zaboru rosyjskiego, bo tam groziła mu śmierć, ale tutaj, jak nikt inny, pielęgnował pamięć o Powstaniu Styczniowym. Na miejscu byli koledzy z kuriera galicyjskiego Aleksander Kuśnierz, Konstanty Czowaga. Oni nagrywali te rozmowy, Nagrali również nam w krótkie wypowiedzi Polaków z Lwowa, a nawet spoza tego miasta. Wszystko było zarośnięte na styczniowych. 16 drzew tylko wykorczowali. I zaczęła się naprzód renowacja. To ja też tam brał udział. Pomniki niektóre odkopali, to wszystko w ziemi było zaryty niektóre krzyże podzewiały, połamane, po, też tak powalone. Schody odnowili, to wszystko odnowili. Młodzież tutaj pamięta o Powstańcach Styczniowych, odwiedza groby Powstańców nie tylko w rocznicę w styczniu, ale również i latem i o innej porze. Słuchaliśmy pana Leszka Krucza, Kruka i Michała Kuca. Leszek. Kruk jest mieszkańcem Lwowa i jest tak zwanym cmentarnikiem. Chyba nie wszyscy wiedzą, co to znaczy. Powiedz, jak Polacy, kogo tak Polacy nazywają. Tutaj tak określamy, często określamy członków towa... Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Tak jak mówiłem, to jest organizacja, która w sumie zaczęła działać legalnie, nazwijmy to tak, już w niepodległej Ukrainie, ale składała się właśnie z tych Polaków, którzy przez dziesięciolecia Związku Radzieckiego tę pamięć o, o grobach, przede wszystkim grobach żołnierzy, pielęgnowała. No, tak jak też powiedziałem, w różnych okresach, w różny sposób, bo no, niestety w trakcie trwania Związku Radzieckiego nie zawsze była możliwość należytego uhonorowania żołnierza polskiego. Zresztą nie tylko żołnierza, bo wiemy o takich sytuacjach, tak jak w Dawidowie, na przykład, gdzie zostali pochowani żołnierze, nie żołnierze, tylko policjanci, którzy zginęli w 1939 roku. Więc to jest jedna, moim zdaniem, z bardziej aktywnych i zacnych organizacji polskich, która, która dba o to, żeby te miejsca pochówku wyglądały tak, jak wyglądają. A Michał Kut z kolei jest naszym rodakiem z Mościsk. Tak jak Państwu powiedziałem, przyjechali również Polacy spoza samego Lwowa. Myśli, jeżeli jechał marszrutką tak zwaną, czyli autobusem, to pewnie zajęło mu to półtorej godziny, a więc y, też było to jakieś poświęcenie z jego strony. A my przygotowaliśmy właściwie Artur Żak przygotował dzieciuków na, na tę y, okazję. Tak, y, odmiany Białoruski zespół, piosenka. Utwór poświęcony Kościuszce. Co prawda, Kościuszko to nie powstanie styczniowe, ale bez Kościuszki nie byłoby powstania, i to nieważne, czy powstania styczniowego, czy też listopadowego, to jest ciągłość pamięci historycznej. Więc serdecznie zapraszamy do wysłuchania białoruskiego zespołu, który śpiewa o Kościuszce. Białoruskie dzieciuki z utwór poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Przy okazji przypomniałem sobie to, co, o to, o co pytali ciebie koledzy w akademiku, czy gdzieś tam na Kickiego, a czy dużo Litwinów u was w tym Lwowie mieszka? Tak jakoś pomyślałem sobie, że troszeczkę pomieszanie z poplątaniem. No, często faktycznie na początku traktowałem to pytanie bardzo, bardzo poważnie i próbowałem odpowiadać tam, że w statystykach się nie uwzględnia Litwinów mieszkających we Lwowie. Dopiero później zrozumiałem, że Wilno-Lwów to mniej więcej e, dla niektórych ludzi w kongresówce to, to samo. To samo miejsce. No, możliwe, że właśnie pamięć historyczna trochę szwankuje. Tutaj się odniosę właśnie do słów e, dzieciuków o Kościuszce za waszą i naszą wolność. To jest hasło, które jest, było aktualne 200 lat temu, 100 lat... Temu i nadal niestety jest albo stety e, aktualne. Przejdziemy teraz do jakichś drobnych aktualności. Jak Za powiedzmy. naszą i Waszła Swobodu, tak. Moglibyśmy jeszcze długo dyskutować na ten temat. Artur Rzak, jak Państwo wyczuwają, jest piłsudczykiem z, z całym sercem, ale my przejdziemy już teraz do aktualności lwowskich, czy, czy może szerzej ukraińskich? Myślę, że szerzej ukraińskich, ale oczywiście odbijemy się od Lwowa. W Lwowie ruszyły kursy strzeleckie dla dla pracowników strategicznych firm, m.in. wodociągów, elektrowni, to jest organizowane przez weteranów wojny ukraińsko-rosyjskiej. Urząd miasta, więc urzędnicy wyjeżdżają sobie na strzelnicę i na początek ćwiczą, w, jak bezpiecznie posługiwać się bronią. Kolejna informacja to z tych mniej miłych, że niestety w Lwowie, w Województwie, a tak naprawdę w obwodzie lwowskim doszliśmy już do poziomu czerwonej strefy, więc coraz szersze ograniczenia już są wprowadzone, bądź będą wprowadzone w najbliższym e, czasie. Jeżeli chodzi o Lwów, to wszystkie szkoły wylądowały na tzw. nauczaniu zdalnym, czyli online. E, ograniczone zostały pozalekcyjne zajęcia, ograniczone zostały imprezy masowe, e, a także urzędy, czy też punkty obsługi obywateli przychodzą często na tzw. obsługę zdalną, więc to takich trochę mniej m, miłych e, informacji. Kolejna taka informacja, że donos, donosi się o tym, że w ramach tak zwanej czwórki normańskiej, to jest e, no, takie poletko do negocjacji i rozwiązania polubownego kryzysu, na, a tak naprawdę wojny na, na wschodzie Ukrainy, dochodzą doniesienia, że główni gracze, czyli np. Niemcy, Francuzi, e, ustalają e, Termin i wydanie, czyli tak naprawdę jak będą przebiegały rozmowy pomiędzy Ukrainą a separatystami. Oczywiście Ukraina całkowicie odrzuca możliwość negocjacji, jakichkolwiek rozmów, prowadzenia rozmów z tymi pseudorepublikami, -ryp no ale niestety, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie to są tylko i wyłącznie doniesienia prasowe. Możliwe, że, że, że to jest tylko i wyłącznie. Dziennikarskie nie do patrzenia. przynajmniej ja taką e, mam możliwość. E, od wczoraj jest też głośno dyskutowany. Na, na przestrzeni informacyjnej ukraińskiej, wypowiedzi prezydenta Chorwacji, który to w swoich wypowiedziach powiedział, że odwoła wszystkich w, na, na wypadek jakiegokolwiek zaostrzenia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, odwoła wszystkich swoich żołnierzy, a także że Ukrainie nie ma miejsca dla Ukrainy w NATO, a także poinformował e, opinię publiczną o tym, że Ukraina to jest skorumpowany kraj, a Majdan to był e, przewrót wojskowy. E, Oczywiście strona ukraińska automatycznie odreagowała, pani ambasador została wyzwana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jednocześnie pan premier, <laughs> przepraszam, Chorwacji w swoim, w swoim Twitterze przeprosił za zachowanie prezydenta, powiedział, że że jak najbardziej Chorwacja stoi po stronie, po stronie ukraińskiej, a przy okazji zaznaczył jedną istotną rzecz, że chorwackich żołnierzy nie ma na Ukrainie, chorwacy żołnierze wyjechali już z Polski, więc nie wiadomo, skąd pan prezydent ma zamiar odwoływać tych chorwackich żołnierzy, no ale tutaj to jest zresztą nie pierwszy tego typu, nie pierwsza tego typu wypowiedź prezydenta Chorwacji i często jest właśnie taki specyficzny dualizm, tak, gdzie premier, który ma według konstytucji większą Władze niż prezydent Chorwacji stoi po stronie wolnego świata, a pan prezydent wypowiada się w ten ani inny sposób. Swego czasu była duża sympatia ukraińsko-chorwacka, były nawet teorie o wspólnym pochodzeniu. Nie wiem na ile to, to jest aktualne i czy istnieje coś na kształt Węgier, przepraszam, Chorwat, Ukrainiec, dwa bratanki. Wiemy, że w czasie. Euro, które odbywało się w, w Rosji, tam były takie chorwackie akcenty proukraińskie, kiedy dwóch piłkarzy powiedział przed meczem, nagrało w mediach społecznościowych, sława Ukrainie. Oni w dynamie kijów swego czasu e, grali. Nie, jeżeli chodzi, jeżeli ty tutaj nawiązujesz do piłki nożnej, to jak najbardziej, bo te wszystkie ruchy piłkarskie, czyli kibi, ruchy kibiców, jak najbardziej współpracują ze sobą. Zresztą nawet jest taka... E, przyśpiewka ukraińska, która się zaczyna od Serba na Werbu, e, która jest bardzo popularna w Chorwacji. Nie wiadomo I, czemu Serba na Werbu, Boże. No, myślę, że w ten sposób próbują sobie zaskarbić e, uznanie właśnie Chorwatów. Nie, jak najbardziej e, też teoria o tym, że, że na terenach e, między innymi Galicji mieszkali te, biali Chorwaci, którzy później. no Są teorie takie, które mówią o tym, że właśnie przeszli na teren Chorwacji, więc jak najbardziej taka, taka większość jest no i naturalny przeciwnik Serbów Chorwaci, a Serbowie nat naturalny, jak niestety sojusznik Rosji, więc no, jak dla szkoda. mnie... Szkoda, taki fajny naruta, sojusznik Rosji. Dobrze, dziękujemy już powoli. Będziemy się z Państwem żegnać. Artur Żak, ja jeszcze powiem o przygodzie, która mi się trafiła. W ostatnią sobotę mówiłem o tym, że przez opóźnienie samolotu Audycja była nadawana z hotelu Nowotel, ze Żwirki i Wigury, ale poza tym mało brakowało, a nie poleciałbym do Lwowa, ponieważ oczekując na samolot, zostałem poinformowany, że rozpoczęła się moja kwarantanna. Mało brakowało, pojechałbym do domu, włączył aplikację i dowiedziałbym się, że to pomyłka. Dopiero dodzwoniłem się na 3 godziny przed odlotem samolotu, który był następnego dnia. Nikt mnie nie przeprosił, ale na szczęście przynajmniej dowiedziałem się, że to pomyłka i w kwarantannie nikt mnie nie zamknął. Gdyby samolot się nie opóźnił, straciłbym lot przez jakąś przez wielki chaos, chyba w naszym sanepidzie, nie wiem, kogo mam, e, mieć, do kogo mam mieć pretensje. Dziękuję państwu za uwagę do usłyszenia za tydzień gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu, I Lwów, I gdzie śpiewy, przy tulu, nie I Lwów, I Studio Lwów. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem kancelarii prezesa Rady Ministrów.